to był bardzo ważny mecz dla obu drużyn. Cieszymy się ogromnie ze zdobycia tych trzech punktów, bo to nam w dużym stopniu zwiększa szanse na grę w ósemce i oczywiście w play-offach. Zostaje jeszcze ostatnia kolejka, która będzie o wszystkim decydowała. Zobaczymy, jak to się potoczy. Już mogę powiedzieć o meczu. Tak jak wcześniej tu było powiedziane, że kluczem dzisiaj do naszego zwycięstwa była nasza mocna zagrywka, przez co rywale mieli problemy z przyjęciem i z prowadzeniem ataku. Początek meczu doskonały. 8-2, wspaniała zagrywka, atak z krótkiej, szczególnie Kreka. No potem dochodziło do tego, że Wielun dochodził do nas i troszeczkę graliśmy mniej pewnie. Do końca bardzo dobra zagrywka, w sumie dobry też atak, bo mieliśmy w sumie 51% ataku, Wielun miał 46%. Lepsi byli w bloku, 15, my 10 bloków. Wygraliśmy ważny mecz. Tak jak tu mówi trener Dacewicz, wszystko się rozegra w ostatniej kolejce. Tak samo jak miejsca 1-4, tak samo miejsca 8-10. Jednak możemy się cieszyć, że w najgorszym wypadku, nie asekurując się, jeśli dojdzie do play-outów, to powinniśmy mieć atut własnego boiska, chociaż do końca nie ukrywam, że będziemy walczyć nawet z Bełchatowem po to, żeby wywalczyć tą ósemkę, bo nikt nam tego nie zabierze. Sami musimy na siebie liczyć i walczyć do ostatniej piłki. W bezpośrednich pojedynkach, tak jak w tamtym roku, z Delektą i z Treflem wygraliśmy wszystkie mecze. W tym roku zdobyliśmy 10 punktów na 12 z Politechniką i z Wielunią. Wielun zdobył 5, Politechnika 3. Czyli byliśmy troszkę lepsi w bezpośrednich pojedynkach. Jak to się skończy, to zobaczymy.